Kiedy mamy jakieś zadanie do wykonania, i to zadanie wiąże się również z sytuacjami trudnymi emocjonalnie, kiedy musimy zadecydować o kimś, do kogo mieliśmy jakiś emocjonalny stosunek, to historia Samuela, który bardzo był zasmucony sytuacją odwołania króla Saula, spowodowała, że Samuel zatrzymał się. W pełnieniu misji, i wtedy przyszedł Pan Bóg i powiedział do Niego: Musisz kontynuować swoją misję, ponieważ historia Saula jest trudna, bolesna, emocjonalna, powodująca yy, ogromne zastanowienie, ale jeżeli Ty nie będziesz kontynuował swojej misji, to wtedy ten naród zostanie bez yy, przełożonego, yy, bez króla. Dlatego musisz na nowo podjąć swoje zadanie. Nie możesz pozostać w emocjonalnym dołku z powodu jednego wydarzenia, które w twoim życiu się podziało. I tak było właśnie w sytuacji Samuela. I tak jest również w naszej sytuacji. Oto bardzo często gdzieś w pewnym momencie jakieś trudności emocjonalne powodują, że zatrzymujemy się w prowadzeniu jakiegoś działania, jakiejś misji. Musimy podjąć tę misję dalej. I dlatego musimy w naszym postrzeganiu świata rozważać, jakie mamy powołanie i jaki jest cel naszego działania. W przeciwnym razie możemy się zatrzymać w jakiejś sytuacji emocjonalnej przy jakimś człowieku, który jest częścią naszej historii, ale nie jest osobą, która docelowo ma być przedmiotem naszego działania.